Jesteśmy szkołą programowania i kompetencji cyfrowych online. Mamy w naszej ofercie różnorodne kursy, bootcampy z zakresu IT, po to, żeby każdy z Was mógł znaleźć ścieżkę dla siebie i trafić do tej bezpiecznej przyszłości, przystani, którą jest IT według nas. No, wszyscy o tym mówią, że warto inwestować właśnie w tę branżę, znaleźć tam czym prędzej pracę i spokojnie sobie tam rozwijać się, zdobywać kolejne szczeble kariery. O tym też możemy dzisiaj porozmawiać. Oprócz tego, że oferujemy Wam szkolenia, to pomagamy Wam wybrać odpowiednie szkolenie. Tym zajmują się nasi doradcy kariery, którzy podpowiadają, w którą stronę najlepiej pójść. No a te nasze webinary, spotkania też do tego służą, żebyście mogli zdecydować, czy na przykład Python jest dla Was. Uczycie się z nami za pomocą platformy autorskiej, która mieści wszystko, co Wam potrzebne do nauki. Naszymi filarami są nasi drodzy mentorzy. Jednym z nich jest Robert Górzyński, którego jeszcze raz witamy oficjalnie, który jest też autorem tego kursu, więc będziecie mogli zadać pytania odnośnie zakresu kursu, czy cokolwiek, co przyjdzie Wam do głowy. No i na zakończenie kursu, jak już otrzymacie certyfikat Future Colors, pomagamy Wam znaleźć pracę, pomagamy Wam przygotować się do procesu rekrutacji, a na koniec jeszcze kontaktujemy Was z naszymi partnerami, żebyście mogli znaleźć u nich zatrudnienie. No to jeśli chodzi o Future Colors, już coś nieco wiecie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie też na czacie, wiecie też jak organizacyjnie będzie to wyglądać, a teraz poznajcie moich gości. Może tak, zacznijmy od Roberta. Robercie, jakbyś mógł powiedzieć, kim jesteś i jak to się stało, że jesteś w tym miejscu? Cześć, jestem Robert, prowadzę kursy Pythona w Future Colors, jestem też twórcą wszystkich materiałów na naszych kursach, także to ja głównie odpowiadam za te części merytoryczne. W Pythonie piszę od ponad już 10 lat, generalnie jestem programistą od 12 lat, także doświadczenie swoje jest. No, Future Colors przede wszystkim ściągnęło mnie tutaj przez to, że mam duże doświadczenie w programowaniu, też w prowadzeniu zespołów. Jestem też osobą, która zazwyczaj odpowiada też za rekrutację w zespołach IT, dlatego ten kurs, który przygotowałem, był bardzo też nastawiony na to, żeby wcelować jak najlepiej w potrzeby bezpośrednio w rekrutacji. Tak? Materiały są wszystkie przygotowane przeze mnie i zresztą edycji już było parę. Michał, miałem tą przyjemność prowadzić między innymi edycję właśnie tą, w której uczestniczył Michał. No to przekażę głos Michałowi, bo to od niego dzisiaj się będzie wszystko zaczynać. Dzisiaj on jest gwiazdą. Cześć, jestem Michał. Czy będę gwiazdą, to się okaże. Mój debiut na dużej scenie, powiedzmy. W każdym razie ja Michał, trafiłem powiedz w takim razie właśnie, jak to się stało, że zacząłeś uczyć się Pythona? Ja trafiłem do Future Colors z chęcią przebranżowienia się. Na pewno będzie to pomocne dla kilku osób, jak już widzieliśmy na czacie. Od 10 albo i lepiej lat pracowałem w gastronomii, od barmana po potem zarządzającego już miejscem i tak dalej, natomiast rok 2020 był takim zimnym kubłem na głowę i trzeba było coś zmienić, jako że niewielkie bardzo miałem bardzo niewielką styczność z programowaniem, ale jednak zapaliła się żaróweczka, że to może być dobry kierunek. No i zacząłem szukać kursu. Troszeczkę tego jest w internecie. Nie miałem sprecyzowane tak na dobrą sprawę, czego chcę się nauczyć, czy to jest Python, czy Java. Po kilkunastu latach tak na dobrą sprawę przerwy z moją stycznością z programowaniem zacząłem szukać kursu. Padło na Future Colors. Czemu na Pythona? To może zaraz. Padło w ogóle na Future Colors przede wszystkim z dwóch powodów. Byłem w stanie znaleźć najpierw wszystkie informacje, które mnie interesują na stronie. Co już mogło świadczyć o tym, że to może być dobry kierunek. Natomiast w
pełni zdalnie prowadzony kurs zadecydował właściwie. W takiej lokalizacji się znajduję, że nic nie miałem blisko, a dojazdy niespecjalnie wchodziły w grę. Przy okazji muszę powiedzieć, już troszkę wyprzedzając, że świetnie mnie to przygotowało do pracy, którą aktualnie wykonuję 100% zdalnie. Dlaczego Python? Zacząłem chyba od JavaScriptu, ale były problemy z finansowaniem, kurs był za długi. Padła propozycja od Future Colors, żeby zapisać się na kurs Pythona. Troszeczkę sobie poszukałem. Nie byłem pewien, Java wydawała się znajoma, najpopularniejszy język i tak dalej, bardzo, bardzo takie popularne hasła. No i okazało się, że właściwie ten Python to może być nawet ciekawszy. No i zapisałem się na kurs i okazało się to strzałem w dziesiątkę, może tak. Bardzo łatwo, że tak powiem, się stawia tutaj pierwsze kroki w tym języku. No i takie jak ja sobie pytanie zadawałem, chyba nawet podczas któregoś z webinarów, które oglądałem, co ja mogę właściwie zrobić za pomocą Pythona. Co się okazało, mogę zrobić, co tylko sobie zamarzę za pomocą Pythona. To zależy już tylko i wyłącznie od tego, w który kierunek chcę uderzyć. Więc to tak wyglądała moja ścieżka do rozpoczęcia kursu. Super, Michał, mam wrażenie, że zatoczyliśmy takie kółko, że ty kiedyś byłeś na webinarze, a teraz jesteś jako uczestnik, a teraz jesteś jako gość, wręcz gwiazda, jak powiedział Robert. Super, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Dasz nam trochę perspektywy na te projekty właśnie z punktu widzenia kursanta. Też widzę, że już pojawiają się pytania, ale zanim i widzę tutaj Wojtka pytanie, które jest bardzo w punkt. Michał, chciałabym zapytać ciebie, czym ty się zajmujesz po kursie Pythona? Okej. W skrócie dla ludzi znających nomenklaturę może wrzucam modele machine learning na produkcję. W słowach prostszych zajmuję się automatyzacją procesu oceny ryzyka kredytowego, akurat w moim wypadku. To ryzyko jest właśnie określane za pomocą modeli, których ja osobiście nie robię. Ja dostaję gotowy model i sprawiam, że działa to automatycznie, produkując odpowiednie wyniki. Tak? I wykorzystujesz do tego Pythona? Wykorzystuję do tego głównie Pythona oraz narzędzia, które korzystają z Pythona. Może pokrótce opowiem, z czego korzystam. Będzie najfajniej. Jest to przede wszystkim biblioteka Pandas, służąca do manipulacji danymi, dużą ilością danych. Jest to biblioteka towarzysząca NumPy. Jest to przede wszystkim takie narzędzie jak Jupyter Notebook. Bardzo fajne, bardzo pomocne, bardzo dużo czasu tam spędzam. Wszystko dzieje się właściwie. Używam środowiska Anaconda. No i do samej... Brzmi źle to po polsku, natomiast zajmujemy się robieniem pipeline'ów, rurociąg jakoś tak średnio odpowiada. Do tego używam czegoś, co się nazywa Apache Airflow, również wykorzystujące Pythona. Co ciekawe i również chyba się nie mogę doczekać, będę miał okazję z dużym prawdopodobieństwem korzystać z czegoś, co się nazywa Spark. Jest to taki rozproszony system obliczeniowy już do naprawdę dużej ilości danych, z których pojedyncza maszyna sobie nie jest w stanie poradzić.
ale to dopiero w przyszłości. Z takich rzeczy standardowych to na pewno Git. Co również po raz pierwszy trafiłem to na Gita właśnie na kursie. Żaden z tutoriali krążących po internecie nie wspomina raczej, a to jest podstawa i to trzeba umieć. To jest pierwsza rzecz, której się uczymy na kursie. Co jeszcze? Takim zaskoczeniem jeszcze pewnie było, może nie zaskoczeniem, nowością, metodologia Scrum. I całe słownictwo z tym związane i tak dalej. Jest to coś, o czym warto wiedzieć, przynajmniej jakieś podstawowe informacje, bo to również często pada na rozmowach kwalifikacyjnych. Super, Michał, że opowiadasz o Scrumie. Drodzy uczestnicy dzisiejszego spotkania, my mamy w swojej ofercie też kurs Scrum Mastera i w związku z tym robimy też webinary na ten temat. I jeśli jesteście zainteresowani poznaniem właśnie nawet terminologii, to zapraszam Was do obejrzenia nagrań z tego webinaru. Może to Wam przyda się właśnie w pierwszej pracy. Robert, słuchałeś tego, co mówi Michał, z czym pracuje na co dzień? Czy on mógł tego się troszeczkę nauczyć u nas na bootcampie? No przede wszystkim zacznijmy od tego Gita, który jest pierwszymi dwoma lekcjami tak naprawdę, jeśli chodzi o nasz kurs. Dlatego od niego zaczynamy. Tu też warto wspomnieć o tym, że my nasz wstęp do Gita tak naprawdę udostępniamy jako jeden z darmowych kursów u nas. Także warto przede wszystkim zobaczyć, bo on się sprawdza praktycznie w każdym języku programowania, którego byście chcieli się uczyć. No trzeba gdzieś ten kod przechowywać, trzeba się jakoś dzielić z kolegami, z koleżankami w pracy, tak żeby rzeczywiście pracować wspólnie nad jednym programem, a nie każdy sobie. Także tak jak najbardziej od Gita się to wszystko zaczęło. No Python przede wszystkim, no skoro w większości czasu Michał używa Pythona, no to trudno by było, gdyby uczył się go z innego miejsca niż u nas, tak? Skoro rzeczywiście wyszedł z naszego kursu. Tak. Z tego co wiem, ten projekt końcowy, który Michał miał, akurat się tak bardzo z tą tematyką nie pokrywał, ale muszę też powiedzieć, że Michał był bardzo do przodu osobą, jeśli chodzi o kurs, także już w trakcie uczył się wielu rzeczy też samemu. Przynajmniej część z tych narzędzi w momencie, gdyby projekt zaliczeniowy rzeczywiście podejmował temat machine learningu chociażby, to one też były u nas użyte na kursie. W przypadku Michała ten projekt zaliczeniowy był bardzo web deweloperski, dlatego tam chociażby Pandas nie używaliśmy, natomiast no przede wszystkim te podstawy Pythona, jak tego Pythona używać, no bez tego ani rusz, jeśli chodzi o Pandas, jakiekolwiek modelowanie. Jeśli mogę wtrącić, to no nieważne, w którym kierunku byśmy poszli, czy to jest data science, czy to jest machine learning, czy to jest AI, czy to jest web development, czy to jest chociażby blockchain. Podstawy wszędzie są takie same, więc to musimy umieć, a też tak jak troszeczkę Robert mówi, w gorącej wodzie kąpany byłem zmotywowany, więc wybiegałem do przodu i również troszeczkę inną ścieżką poszedłem niż na początku kursu to było zaplanowane. Także bardzo fajnie, bardzo elastycznie. Natomiast projekt końcowy, tak na dobrą sprawę, pozwolił mi się dostać na stanowisko, na którym jestem, gdyż zdalne rozmowy wyglądały w ten sposób, że ja najpierw dostawałem jakieś zadanie domowe, musiałem je odesłać oczywiście, jeżeli przebrnąłem przez to morze innych ludzi i ten projekt faktycznie był dobrze wykonany, w sensie praca domowa, no to zapraszano mnie na rozmowę o pracę i jedną z prac domowych był właśnie projekt Django, więc to jest dokładnie to, czego się nauczyłem na kursie. Pozwoliło mi się dostać na rozmowę o pracę, a co za tym idzie jakby na stanowisko, na którym jestem aktualnie. Wspaniale. No to w takim razie, Robert, co powinny zawierać pierwsze własne projekty referencyjne, by jako junior zainteresować nimi pracodawcę? Tematy, użyte technologie. Czego pracodawcy najbardziej oczekują od juniorskich projektów, jak na nie patrzą?
To jest chyba jedno z badań, które nawet zrobiliśmy jakiś czas temu, jeśli chodzi o naszych juniorów z Pythona i te technologie, które najbardziej mogą pomóc. Przede wszystkim polski rynek bardzo mocno stoi webdevem. Wszystkim, co jest związane z aplikacjami webowymi, one się zawsze gdzieś przewijają. Jeśli chodzi o technologie użyte, to tam zazwyczaj zdarza się coś takiego jak Django, plus do tego jakiś silnik baz danych. Czyli to będzie Django plus na przykład Postgres albo Django plus Wtrącę, MySQL. Że SQL jeszcze zapomniałem. To bardzo ważne, że tego też bardzo dużo używam. No wiesz, szybka dygresja. W twoim wypadku przerabiasz bardzo duże zbiory danych, nie wyobrażam sobie, żebyś pracował inaczej, tak? To prawda, ale Django również pomogło, pomimo tego, że Django obsługuje jakby to wszystko, no to pod spodem jest SQL, trzeba wiedzieć, jak to działa. Generalnie przy prostszych projektach tak naprawdę jesteśmy w stanie w całości polegać na ORM-ie, czyli takim fajnym mapowaniu, gdzie wszystko piszemy w Pythonie. Natomiast rzeczywiście do takich bardziej poważnych zastosowań tam SQL też jak najbardziej powinien wchodzić w grę. No ale polski rynek, tak jak mówię, stoi web deweloperką i jest bardzo niesymetryczny, to znaczy tam mamy przede wszystkim dużo Django w porównaniu do innych bibliotek właśnie do tworzenia aplikacji webowych, takich jak Flask chociażby, którego mamy na kursie. Ale to jest tylko i wyłącznie domena polskiego rynku. Jeśli szukamy pracy zagranicznej bądź dla zagranicznego klienta przez polską firmę, to tam w tym momencie dalej web deweloperki jest dużo, ale jest już bardziej równo, czyli Flask się na przykład też częściej zdarza. Do tego drugą gałęzią taką zaraz po web deweloperce jest machine learning, wszystko co związane z właśnie z modelowaniem, z sztuczną inteligencją, czyli ta branża, w którą właśnie poszedł Michał. Robert, a skąd w takim razie wziąć pomysł na taki projekt? Jak to jest u nas zorganizowane, a jak w ogóle osoba, która nie jest na bootcampie też może wymyślić sobie taki projekt? No ja generalnie podchodzę do tego w ten sposób, że chcę przede wszystkim wiedzieć, kogo co kręci, i to jest pytanie też, które zadałem Michałowi, co tak naprawdę najbardziej by go fascynowało w jego własnym projekcie. Wybieram, jak to bardzo często właśnie do swoich naszych kursantów mówię, wypada wybrać taki temat, którym się będziecie do tego stopnia interesować, że jadąc do pracy na przykład w autobusie, mimo wszystko myślicie o tym, co można byłoby tam zrobić lepiej, a co można byłoby zrobić fajniej, a co byłoby ciekawsze. Także tu przede wszystkim wybieramy ten kierunek, dlatego że rynek, jeśli chodzi o programistów, nie jest nasycony, czyli będziemy w stanie pójść w tą stronę, w którą tak naprawdę będziemy chcieli, a ten projekt ważny, żeby przede wszystkim wam się podobał, bo nawet jak zakończymy kurs, wypada go dalej rozwijać. Jeśli chodzi o własne portfolio, tak samo ważne jest to, co jest w nim, jak i to, jak długo i jak konsekwentnie je rozwijamy. Szczególnie w przypadku juniorów te wrzucanie zmian na poziomie dnia, kilku zmian w tygodniu to jest takie niezbędne minimum, żeby pokazać, że my cały czas pracujemy nad sobą, że ta wiedza na przykład, która jest nabyta na bootcampie, nie zniknęła. To jest taka mała, cicha rzecz, o której się wprost na rekrutacjach nie mówi, ale na którą się bardzo patrzy, o którą też cisnąłem między innymi Michała, że trzeba koniecznie piłować ten projekt, póki nie ma pracy, trzeba jak najwięcej nad nim pracować. Widać to zdecydowanie na GitHubie, kiedy powiedziałeś. Michał, to powiedz, zdradź nam w takim razie, jaki był twój projekt? No ja miałem pomysł na dużą kobyłę, stąd też propozycja od chłopaków, żeby użyć do tego Django. Ja chciałem zrobić aplikację, która będzie mi pomagać, że tak powiem, w zarządzaniu moim miejscem pracy, w tym wypadku bar łącznie z lodziarnią. Miał być to system logowania, liczenia pieniążków na podstawie tych logowań. Miał to być grafik, miało to być wewnętrzne forum. Także pomysłów było sporo. Gdzieś tam dalej chciałem robić system premiowy do tego. Natomiast natłok różnych prac domowych, a teraz już kompletny brak czasu, dlatego że troszeczkę w inną stronę człowiek poszedł, troszkę innych rzeczy się uczy. Projekt stanął niestety, ale jest dużo innych pomysłów i już są umiejętności, żeby sobie z tym poradzić.
Więc tak. Projekt został częściowo zrealizowany. Można go sobie zobaczyć w internecie. Możemy go pokazać nawet To teraz, koniecznie jak dokładnie pokażmy w takim wyglądał. razie. Może. To ja, jak będziesz udostępniał, to ja zadam jedno z pytań z czatu. Iwona się pyta, czy Dobra. osoba bez backgroundu IT może zacząć uczyć się programowania? No to jest pytanie, na które odwołam się znowu do Michała. Czy ty miałeś jakiś background IT, zanim zacząłeś się uczyć To programowania? Ja zanim udostępnię, to powiem tylko, że jeżeli ktoś szukał i wiedziałem, czym są pętle i zmienne. To jest wszystko. Co to oznacza, Robert, powiedz, jeśli chodzi o programowanie? Wiedziałem, czym pętle są. I zmienne. Obawiam się, że to jest nasza pierwsza lekcja z Pythona. Więc posiadałem tylko zrozumienie, co to jest i nic więcej. Ja nawet jeśli jakieś programy napisałem, to cała wiedza przez 10-11 lat zdążyła bardzo pięknie wyparować. Więc było zupełnie od zera tak naprawdę. Jedyne co, to faktycznie wiedziałem, że mam satysfakcję z pisania kodu i rozwiązywania tych wszystkich zagadek, które się pojawiają podczas tego pisania. Dlatego też w tę stronę poszedłem. No bo najważniejsze jest, jakby można chcieć się przebranżowić na siłę, ale to niczego nie zmieni. Jakby no trzeba chcieć to robić. To jest najważniejsze, tak jak Robert mówi, żeby to było coś, co chcemy robić, żeby to było z pasją, to były własne pomysły, które chcemy rozwijać. Nic na siłę. Dobra, pokazuję. Pokazuj, a ja jeszcze dodam, że historię Czy naszych widać mój ekran? absolwentów widać. Tak. Historie naszych absolwentów potwierdzają, że można bez backgroundu IT i umiejętności programowania uczyć się programowania. No dobrze, co my tutaj widzimy? Więc tak, to już jest gotowa aplikacja postawiona na Heroku. Jak ładnie opisać Heroku? Może tutaj też mi Robert pomoże. To jest taka fajna platforma, na której bezpośrednio można publikować swoje aplikacje webowe. Wszystko, co jest związane z webdevem, ona zapewnia tak naprawdę wszystko. Bazę danych, system plików, wszystko to, co potrzebujecie. Wystarczy po prostu wysłać swoje repozytorium z plikami Dokładnie. I to już zaczyna działać. I jest za darmo. I jest za darmo. Przynajmniej tak. Podstawowa funkcjonalność. Mhm. Więc tak, mamy oczywiście system logowania. Mhm. Już do twojej aplikacji bezpośrednio. Tak. Mhm. Który również bardzo łatwo w Django zrobić, gdyż też zapewnia podstawową obsługę tego. Chwilkę to może zająć. Więc tak, pomysłów na aplikację końcową miałem kilka. Koniec końców padło poniekąd na jeden z tematów, który był zaproponowany. Ale ja go rozbudowałem do tego, co tutaj widać. Temat, który był zaproponowany, było to forum z blacklistą. Więc tutaj mamy jakby działające forum, wrzucone trzy posty. Możemy tutaj sobie filtrować. Przejdźmy z powrotem. O. Po słowach kluczowych, które nas interesują. Możemy pisać komentarze. Nawet sam Elon napisał ci komentarz. Wspaniale. Czyli to jest ta część takiego trochę forum i trochę bloga? Wszystko działa, jak widać. To miało służyć jako komunikacja z zespołem. Któryś obrazków nie ma, wstyd troszeczkę tak pokazywać. Natomiast, no, że tak powiem, dotarłem do tego projektu po półrocznej przerwie w tym momencie. Co my tu mamy? Miałby to być system, oczywiście wszystko się ładnie skaluje również na telefonie. To, co widzimy...
Jak to, Robert, opowiedzieć, Może czym jednak. jest spektr? Czym jest spektr? Chciałem Dobra, tutaj to ci pomogę dodać. generalnie, jeśli chodzi o dokładny opis. To, co widzicie tutaj, to jest aplikacja pisana na Django, ale Django to jest sam silnik Pythona, który działa po stronie serwera. Natomiast to, co widzicie tutaj, to jest ta strona kliencka, która działa w przeglądarce www. I Spectre to jest taki framework CSS, framework, czyli coś podobnego do Django, tylko bezpośrednio działający na sam wygląd tego, jak chcemy pokazać stronę. Bo gdyby nie to, to byśmy mieli po prostu ścianę tekstu niesformatowaną, bez żadnych kolumn, bez niczego. Jeśli chodzi o nasz kurs Pythona, tu stawiam bardzo na to, żebyście mogli pokazać coś, co w miarę wygląda, co dosyć dobrze działa. I tutaj Michał użył frameworka Spectre właśnie, żeby chociażby stworzyć sobie tą kolumnę po lewej stronie z ładnymi ikonami, wszystko ładnie wyrównać, tak, że rzeczywiście, jeśli patrzycie na tą aplikację, to ona znacząco nie odbiega od tego, co normalnie zobaczycie w internecie, mimo że zostało stworzone bezpośrednio przez juniora. I taki jest nasz główny cel na tym kursie. Tam, gdzie Pythona trzeba suplementować, uzupełnić bezpośrednio dodatkowymi bibliotekami, wtedy właśnie wchodzimy z takimi prostymi rozwiązaniami, jak chociażby Spectre, który ja też generalnie pokazuję na kursie, żeby kursanci mogli trochę też podziałać w stronę tą wizualną tego, jak rzeczywiście ich usługa ma wyglądać, tak żeby rzeczywiście, no to tak jak sami widzicie, to nie jest coś, co odstaje tak jakoś specjalnie mocno od tego, co jest w internecie. Uważam, że generalnie wygląda nawet dobrze, ale oka designera nie mam. Także ja sam designerem nie jestem, natomiast Spectre, będąc łatwy, lekki, prosty, na pewno pomógł mi zdecydowanie. To jest takie generalnie nasze podejście bardzo Pythonowe. Znajdujemy coś, co bardzo szybko dla nas podziała, jest stosunkowo proste. No i tego będziemy was też uczyć na kursie. To wszystko będzie zależeć od projektu, który macie. No ale tu chodzi przede wszystkim o to, żeby w krótkim czasie osiągnąć dobry rezultat, który już w jakiś sposób kwalifikuje się na coś, co chcecie pokazać w internecie. Szybko może jakąś taką funkcjonalność, którą udało mi się oprócz tego forum. Mamy tutaj zliczanie godzin. Pracownicy mieli, przychodząc do pracy, każdemu oczywiście się wyświetla i własna strona, i własne godziny. Mieli się logować za pomocą swoich telefonów. Tak jak powiedziałem, ładnie się to skaluje na ekran telefonu. Przychodząc do pracy, klikamy login. Zliczają nam się godziny oraz również wypłata rośnie. I tak samo, wychodząc z pracy, wylogowaliśmy się i również wszystko było podsumowane. Jak mogę się tu wtrącić, tak jak widzicie, te nasze projekty końcowe z założenia powinny mieć praktyczne zastosowanie. Tak, żeby to nie było po prostu coś, co absolutnie nie jesteśmy w stanie z nic tym zrobić w przyszłości. Takie jest zadanie. Projekty, wiadomo, że to są projekty juniorskie. Nie zawsze to się uda rzeczywiście zastosować, natomiast możemy generalnie od tego zacząć i jak najbardziej temat popchniemy wtedy do przodu i jednocześnie będziemy mogli coś pokazać faktycznie działającego. Jako trening faktycznie jest to super. Przy okazji realizacja własnego pomysłu można popłynąć. Dokładnie. No tak, więc to jest ta aplikacja końcowa. Tu mogę szybko pokazać to, o czym Robert mówił. Gdzieś w tym momencie powiedział mi, że warto wrzucać na GitHuba częściej. To jest... Tak, to jest coś, co jest bardzo widoczne dla rekruterów, między innymi jak wyślecie link do swojego własnego repozytorium, i o to bardzo, bardzo mocno naciskam naszych kursantów, żeby ten kalendarz bardzo ładnie się zaświecił w momencie, kiedy rzeczywiście pracujecie, kiedy pracujecie nad własnym projektem, szukacie pracy, jeszcze jej nie macie. Tu mniej więcej też widać, kiedy dokładnie Michał znalazł pracę, kiedy się to tego skończyło. Co jeszcze z takich pokazowych rzeczy? Zrobiłem stronę dla brata, której nie mam specjalnie czasu dokończyć, aczkolwiek większość funkcjonalności jest już zaimplementowana. Było to jeszcze w kierunku web developmentu. Może stronę pokażemy? Jasne, jak najbardziej. Strona również stoi na Django. Natomiast frontend już jest zrobiony w Reakcie, czego oczywiście kurs, przynajmniej
Pythonowy nie obejmuje, natomiast ja już po kursie na własną rękę podjąłem się zrobienia czegoś takiego dla brata. No wygląda już troszkę lepiej. Jak to drugi projekt, prawda? Ten pierwszy zawsze jest tym, tak, na którym się uczymy, na którym popełniamy błędy, żeby w drugim już tego nie było. Więc wygląda to już całkiem fajnie, również skaluje się super na telefon. Sporo jest tutaj tej funkcjonalności, jest koszyk, jest galeria. Tu jesteśmy akurat zalogowani jako admin, więc mamy możliwość dodawania nowych obrazków. Mamy możliwość podejrzenia wszystkich produktów, które mamy w sklepie, dodanie oczywiście tych produktów, również zarejestrowanych użytkowników, wszystkich zamówień, które zostały zrobione. Jest cała funkcjonalność koszyka. Możemy sobie kupić takie trzy na przykład. Możemy również wybrać paczkomaty. Także również stoi to wszystko na Django. Karol się pyta, React plus Django? Dokładnie. To jest bardzo ciekawe połączenie. Mamy bardzo mocną technologię backendową do postawienia e-commerce'a, bo to jest faktycznie już pełen e-commerce, tak? Czyli strony, na której to autentycznie prawda. Można kupić, i to się wiąże z tym, że będziemy mieli bardzo dużo dodatkowych opcji, bardzo dużo funkcjonalności do dodania. A React jest, tylko Karol, React przez C, jak będziesz szukał, no to jest też coś, czego my między innymi uczymy na naszym kursie frontendu. Tak, także jeśli jesteście zainteresowani takimi technologiami frontendowymi, to jak najbardziej React jest u nas na kursie, tylko to już jest kurs frontendu. Tak. Powiedz, Robert, w takim razie, jakbyś spojrzał na jeden z tych dwóch projektów, czy to jest jakby dobra baza do tego, żeby brać udział w rekrutacji? Zatrudniłbym, że tak powiem. O, super. Tak, no i to generalnie było bardzo mocno widać po tym, jak Michał szukał pracy, bo rzeczywiście poszło to w miarę płynnie. Michał, możesz powiedzieć, ile mniej więcej ci zajęło od tak zakończenia kursu do już pełnego zatrudnienia? Chciałbym was zobaczyć, więc na chwilkę przerwę. Jasne. Kurs się skończył w kwietniu, pracę zacząłem w połowie czerwca, a właściwie umowę podpisaną miałem już na początku czerwca. Co ciekawe, dwie rozmowy przeszedłem u tego samego pracodawcy. W jednym projekcie coś się posypało chyba wewnątrz i dopiero po jakimś czasie oddzwonili do mnie, pchnęli mnie dalej, znalazł się drugi projekt w tej samej firmie. Więc właściwie po miesiącu już przeszedłem dobrze rozmowę, natomiast cały czas czekałem gdzieś na znak, sygnał, mieli jakieś wewnętrzne problemy, no ale po dwóch miesiącach podpisałem umowę. Ale no, było to aktywne szukanie, tak? To nie tak, że wysłałem dwa CV i siedziałem i oglądałem seriale. Było tych kilka prac domowych, były one różne. Najwięcej, tak też wysyłałem CV, więc nie dziwne, że Django było podstawą do pracy domowej. Natomiast były to API z opcjonalnym frontendem, który, jak już się nauczyłem Reacta, nauczyłem to za dużo powiedziane, ale byłem w stanie, że tak powiem, zrobić fajne API z funkcjonalnym frontendem. I to pozwoliło na znalezienie pracy. Super, zobaczcie, bardzo się cieszymy. Tak Michałowi dobrze poszło na rozmowie o pracy, że nawet jak się projekt zawalił, to i tak znaleźli inne miejsce, żeby go zatrudnić. Wspaniale. Robert, w takim razie teraz będę miał kilka pytań do ciebie z czatu. Pytanie od Szymona. Żeby zacząć samodzielnie programować w Pythonie na poziomie gwarantującym zatrudnienie, jeśli jestem osobą pracującą 5 dni w tygodniu po 8 godzin, ile muszę na to poświęcić czasu? Uważam, że jestem przeciętną osobą, jeśli chodzi o nabywanie wiedzy. Z tego, co usłyszałem i z tego, co wiem, nasi kursanci poświęcają średnio 20 godzin w tygodniu na samą naukę.
Ja wam nie będę mówić, że to będzie łatwe, szczególnie jak pracujecie. Ja wiem, jacy ludzie są wymęczeni pod koniec kursu. Wiem, że też są zadowoleni, bo gdyby tych godzin było mniej, to chyba nie do końca ten kurs byłby coś wart, tak? Także rzeczywiście nawet pracując, szczególnie przez to, że mamy normalne nasze lekcje i warsztaty już w godzinach wieczornych, właśnie ze względu na osoby pracujące, no trzeba tego kodu trochę samemu stworzyć. Zazwyczaj to się dzieje wtedy wieczorami i weekendami. No to jest pewne obciążenie przez ten czas trwania kursu, tych lekcji jest trochę do odbycia, ale jest to warto, no tak jak widzimy między innymi po Michale i ogólnie po naszych statystykach zatrudnienia, to rzeczywiście się sprawdza pod warunkiem, że zakończycie kurs. Tak? Mhm. Także trzeba dojść do niego do końca. Ja może dodam od siebie, że no trzeba poświęcić tego czasu. To nie jest tak, że posiedzimy sobie pół godziny dziennie i zostaniemy programistami. Tego czasu trzeba poświęcić, ale jeżeli mamy motywację i faktycznie nas to kręci, no to chyba nie będzie problemu z przeznaczeniem odrobiny czasu na to. Na pewno będzie to męczące czasami, frustrujące, no ale jeżeli mamy jasno określony cel, przynajmniej tak było w moim wypadku, jak mam określony cel, to dążę do zrealizowania go. No i się udało. Tak. A z tymi frustracjami też pomaga mentor, który może naprowadzić, podpowiedzieć lub nawet odpowiedzieć, podsunąć jakieś rozwiązanie, wtedy zawsze jest łatwiej. No to tego prawda, mamy konsultacje. Warto dodać, teraz troszkę ja może posłodzę Robertowi, żeby nie był tutaj, że tak powiem, królem występu. No, najważniejsi tak na dobrą sprawę na tym kursie są ludzie, którzy przekazują wiedzę. To jest taka wyszukiwarka wiedzy, ale nakierowana stricte na to, czego się uczymy. Czyli czego byśmy nie chcieli wiedzieć w związku z kursem, ci ludzie na pewno będą znać na to odpowiedź. No, łatwiej nie będziemy mieli. To na pewno bardzo mi pomogło w tak krótkim czasie. Myślę, że samemu byłoby ciężko. I od tego są nasi mentorzy właśnie. To kolejne pytanie od Wojciecha. W czym Python jest lepszy od Java? Jest bardziej uniwersalny, czy łatwiej się go nauczyć? Czy przede wszystkim łatwiej się będzie go nauczyć i szybciej powstanie rezultat końcowy. To, co nam się udaje w naszym kursie, czyli ten projekt końcowy, gdzie junior, przyszły junior tak naprawdę, bo nawet jeszcze nie zatrudniony, był w stanie samemu stworzyć aplikację, taką, która działa od początku do końca, tylko na podstawie bootcampu i projektu zaliczeniowego, to nie jest coś, co zdarza się w większości języków. W życiu nie zobaczymy czegoś takiego, chociażby w C++, żeby junior był w stanie podziałać tak od samego początku. Z takimi językami jeszcze może być JavaScript, który ewentualnie nam daje takie możliwości. Z Java już, Java się już uczymy trochę dłużej. To też między innymi widać po naszym kursie. Java jest do zastosowań enterprise, do zastosowań, gdzie prędkość kodu się liczy bardziej, gdzie też baza koderów jest dosyć silna, jeśli chodzi o seniorów w porównaniu do Pythona chociażby. No, natomiast no, tak jak mówię, to ta możliwość wypuszczenia projektu samemu jako junior to jest coś, co jest niepodważalnie dużym plusem i co daje wam bardzo dużą szansę na rynku pracy. Dużo trudniej jest pokazać się w C++ z czymś, co już stoi na świat i coś, co ktoś już może autentycznie używać w codziennym życiu. Także to jest ta największa przewaga. Mhm. Karol napisał, a od JavaScript, no to tak mniej więcej tak samo wygląda, tak? Mhm. JavaScript ma podobne podejście. Jedyny problem jest w tym, że JavaScript wymaga dużo więcej elementów składniowych, takich, żeby to rzeczywiście dobrze działało. Python najzwyczajniej na świecie trochę łatwiej się czyta. To ja chciałam dodać, że na górze waszego ekranu pojawił się taki zielony pasek z napisem Bootcamp Python Developer. Więcej. Ten przycisk czerwony z napisem więcej przeniesie was bezpośrednio na naszą stronę, gdzie możecie poczytać więcej o samym kursie Pythona. Możecie przeczytać zakres tego kursu. Oczywiście możecie też się zapisać na niego, ponieważ zachęcamy was do tego, żebyście zajrzeli na stronę i poczytali i sprawdzili, przekonali się, czy to jest dla was. Możecie tam przede wszystkim pobrać też zakres kursu,
i poczytać sobie o tym, czego możecie się nauczyć. Najbliższe edycje startują 25 października i listopada, także gdybyście mieli ochotę jeszcze dołączyć nawet do tej najbliższej edycji, to wiem, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zachęcam Was do tego, żebyście również przez naszą stronę zapisali się na kontakt z naszym doradcą kariery i dowiedzieli się o sposobach dofinansowywania szkoleń, ponieważ na przykład jeśli jesteście osobą zarejestrowaną jako bezrobotna w Urzędzie Pracy, możecie dostać z urzędu dofinansowanie 100% takiego kursu. Podobnie jest z Krajowym Funduszem Szkoleniowym i PARP-em, czyli Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie mogą sfinansować do 100% szkolenia. Możecie też zainteresować się tematem pożyczek Open lub Inwestuj w Rozwój, które rozkładają cenę kursu na raty nieoprocentowane i jeszcze 25% ceny kursu umarzają, jeśli skończycie kurs. No i są też opcje bankowych pożyczek nieoprocentowanych u nas na stronie. Możecie wziąć do 10 rat 0%. Więc jeśli jesteście zainteresowani udziałem w kursie, Michał Was zainspirował nawet swoją historią, to możecie, zachęcam, zajrzyjcie na stronę i poczytajcie więcej. A teraz mam pytanie od Magdy. Nigdy nie pracowałam w IT i nie miałam styczności. Skąd mam wiedzieć, czy się nadaje, czy programowanie jest dla mnie itp.? Czy można to jakoś sprawdzić przed kursem? Magdo, możesz też zrobić na naszej stronie test kompetencji, do którego Cię zachęcam, żebyś przekonała się, czy IT jest dla Ciebie. Taka rozmowa z doradcą kariery też będzie takim sposobem, żeby rozwikłać te wątpliwości. Robert, czy Ty masz może jakąś podpowiedź dla osoby, która nie jest pewna, czy w ogóle programowanie jest dla niej? No zastanowiłbym się przede wszystkim o to, czy to jest coś, co naprawdę chcecie robić w życiu, tak? Programowanie jest czymś, co tak naprawdę kręci bardzo wielu ludzi i nawet w trakcie kursu ludzie odkrywają taką swoją potrzebę, szczególnie jak już mają swój własny projekt. Wiem, że to jest zawsze bardzo duże tryb turbo do tego późniejszego kursu, jak mogą popracować nad czymś własnym. Jeśli interesuje Was tworzenie, tak naprawdę tworzenie, po prostu tworzenie, szczególnie czegoś, co działa, co będą mogli używać ludzie, to ten kurs jest tak naprawdę dla Was i to jest coś, od czego możecie zacząć w ogóle naukę programowania, gdzie programowanie nawet samo w sobie, jeśli nie jest jakoś specjalnie interesujące, to ten cel już pewnie tak. I to ten cel wtedy będzie się to wszystko rozbijać. To ja mam teraz takie pytanie trochę z tematyki pracy Michała. No my możemy zostać po kursie Python developerem, ale też możemy Pythona wykorzystać w data science. W jaki sposób ten Python jest tak bardziej wykorzystywany przez data science niż na przykład Java? Z tego co wiem, to właśnie Python jest najpopularniejszym językiem. Tam jest w ogóle Java, że tak powiem? Od javistów słyszę, że bywa. Okej, okay. Znaczy z tego co zauważyłem, to data science Pythonem stoi i jest bardzo duże community, które używa Pythona, najlepsze, najbardziej używane biblioteki są właśnie Pythonowe. Troszkę paradoksalnie, bo tutaj jest troszeczkę problemów głównie z typami danych, które Python Aloku przypisuje dynamicznie, tak? Mogę tak powiedzieć. Musimy o to dbać, natomiast mimo wszystko łatwość pisania kodu w Pythonie, szybkość, w jaki się tworzy ten kod jest jego przewagą, dlatego tak zwani ludzie data scientist też chyba nie są stricte programiści, natomiast używają Pythona do analizy tych danych. Może ja to pomogę trochę, bo rzeczywiście temat jest trochę szerszy i trudniej się na ten temat tak normalnie wypowiedzieć. No przede wszystkim na sytuację na data science wskazuje obecny rynek, tak? Czyli to, ile mamy bibliotek dostępnych w Pythonie, kontra w Javie, kontra w innych językach bezpośrednio przeznaczonych do tego. Z tego co wiem, Rust się jeszcze broni, ale jest bardzo mało popularny w Polsce, jeśli chodzi o te biblioteki. I tu chodzi głównie o to, że na danych trzeba bardzo mocno iterować, trzeba dużo pracować nad tym, żeby rzeczywiście coś ciekawego z nich wyciągnąć i trzeba często popełniać zmiany.
No i do tego jest potrzebny wtedy język, w którym będziemy w stanie te zmiany wprowadzać szybko i rezultaty będą w miarę szybko widoczne. Nie możemy czekać pół dnia na wyniki niektórych zapytań, bo chcemy przepisać jakąś małą część kodu, tak? Python jest takim językiem idealnym do prototypów i dlatego między innymi jest używany w data science. Plus do tego wsparcie googlowskie też bardzo pomaga, bo Google bardzo mocno inwestuje też w to, żebyśmy mieli bardzo fajne narzędzia i to open source'owe takie, czy niekoniecznie open source'owe, ale dostępne powszechnie dla każdego tak naprawdę. No to teraz mamy pytanie, które jeszcze w życiu nie spotkałam się na webinarze z takim pytaniem i to jest pytanie od Karola i brawo Karol. Na co uważać w programowaniu? Uważać w programowaniu. Prawa autorskie i inne kruczki. O, dobra. To przede wszystkim tak, zależy od dziedziny, w której jesteście. Jeśli na przykład ściągacie informacje z innych stron, czyli piszecie coś tak zwanego web scrapera, to jest ważne, z których stron tak naprawdę wolno wam ściągać i jak tak naprawdę nie zaszkodzić firmom, z których ściągacie te informacje. Czyli tutaj będzie rzeczywiście trochę kruczków prawnych do rozgryzienia. Jeśli chodzi o projektowanie wszystkiego, co ma opcję zakupu, no to wtedy mamy nasze kochane RODO, do którego też się trzeba stosować i przy każdej funkcji, która pracuje na danych użytkowników, no to jest ważne, żeby najzwyczajniej na świecie zadbać o ich bezpieczeństwo. To jest pierwsza rzecz, żeby nie mógł się tam nikt niepowołany dostać. Dwa, żeby rzeczywiście te dane były łatwo dostępne dla użytkownika i łatwe w usunięciu, czyli użytkownik może was poprosić o to, żeby po prostu wyrzucić wszystkie jego dane i to nie powinno dziać się na przykład po pół roku, bo tyle zajęło wam wyrzucenie tego wszystkiego ręcznie z bazy danych, do tego trzeba raczej mieć konkretne dostępy. No i jeśli robicie coś takiego, e-commerce generalnie jest bardzo dużym workiem, w którym dopisując jedną funkcję trzeba pamiętać o 10 innych rzeczach, tak? Także na to głównie patrzymy. Jeśli chodzi o prawa autorskie, nie wiem, czy są jakieś takie specjalnie duże problemy, to znaczy jak coś jest objęte prawami autorskimi, to wy to raczej będziecie wiedzieć od samego początku, że to jest tym objęte. Mamy coś takiego fajnego jak licencje takie ogólnie znane, czyli chociażby licencja MIT, która daje wam możliwość używania bibliotek, używania ich w projektach komercyjnych, no ale mamy też wersję GPL bibliotek, gdzie tak naprawdę pisząc swój własny program, używając tej licencji, jesteście zobowiązani ani do udostępnienia kodu źródłowego. Ale to generalnie, tych licencji tak naprawdę jest 3 na krzyż, tych najczęściej używanych i wystarczy wiedzieć, która to jest, nie trzeba wczytywać się za każdym razem we wszystkie paragrafy. Dzięki, dałeś sobie radę nieźle z tym pytaniem, dość trudnym albo po prostu nieoczekiwanym. Ja mam takie pytanie od naszych doradców kariery, którzy często przekazują mi pytania, które się pojawiają podczas rozmów. Ile jest projektów, zadań do portfolio na Bootcampie? My generalnie robimy ten jeden projekt, który jest pisany bezpośrednio przez kursanta i jest unikalny dla niego. I to jest tak naprawdę największy selling point, najlepsza rzecz, to co ma rzeczywiście nasz kursant pokazać na przyszłej rozmowie o pracę. Tak? Także skupiamy się nad jednym, dlatego że gdybyśmy rozbijali to na więcej tematów, to tak naprawdę ten projekt bardzo by stracił. Nie bylibyśmy się w stanie nad nim skupić, tym bardziej, że trzeba pamiętać o tym, że nasi kursanci piszą ten program jednocześnie dalej ucząc się języka, tak? Także nie możemy też rozbijać za bardzo tego czasu, to i tak jest już bardzo obciążające czasowo, to jest około 20 godzin tygodniowo, tak jak wspomniałem. Także to już musi starczyć czas na wszystkie zadania domowe, które mamy, które też są w jakiś sposób już dosyć ciekawe i ta sama wersja końcowa chociażby programu na zaliczenie, gdzie my pracujemy nad jednym z tematów kilkukrotnie, za każdym razem go przerabiając, to też już jest ciekawy temat i wiem, że kursanci też raz na jakiś czas dzielą się kodem, który powstał podczas zajęć i to jest też fajne, to faktycznie ten projekt, ten program końcowy, ostatnie zadanie tak naprawdę, które powstaje, to tu już jest aplikacja webowa używająca bazy danych, tak, natomiast ona nie ma takiej siły przebicia jak ten projekt końcowy indywidualny, no dlatego, że po prostu wszyscy inni go zrobili. Tu ważne jest to, że pracodawca nie pyta nas na wejściu, a jaką część z tego kodu stworzyłeś sam, stworzyłeś sama.
Tak? Od tego się odbijaliśmy na samym początku, już tworząc te zadania, żeby takie pytanie nie padło, żeby to nigdy nie podpadało w wątpliwość. Ten projekt ma być od samego początku do końca zrobiony tylko i wyłącznie przez kursanta i w dziedzinie, która go najbardziej fascynuje. A Robert, wspominałeś, że podczas bootcampu spotykasz się z kursantami na lekcjach na żywo i w warsztatach. Czym się różnią te dwie formy nauki? To przede wszystkim jest bardzo mocne rozbicie odnośnie samej formy przekazywania informacji. Tak? Na lekcjach to ja przekazuję wiedzę, oczywiście dalej współpracując z kursantami i bardzo często podpytując o drobne, mniejsze rzeczy, tak żebyśmy rzeczywiście uczestniczyli w tym kursie i żeby mieć pewność, że wszyscy rozumieją tak naprawdę, co mówię. Natomiast lekcje są od tego, to jest ten moment, kiedy to ja głównie mówię i to ja pokazuję kod. Warsztaty są przeciwieństwem, czyli na warsztatach tak naprawdę ja nie wprowadzam żadnego nowego materiału. Warsztaty są tak naprawdę dla was. Warsztaty są od tego, żeby przepracować zadania domowe, porozmawiać o projektach końcowych, no i przede wszystkim do tego, żeby z każdym kursantem porozmawiać indywidualnie. Jeszcze nie spotkałem się z taką grupą, gdzie mógłbym podejść do dwóch osób dokładnie tak samo, bo popełniają te same błędy, bo mają te same podejście. Wiadomo, są ludzie, którzy patrzą bardziej na ogólny obraz, są ludzie, którzy patrzą bardzo szczegółowo. Z każdą osobą trzeba trochę inaczej porozmawiać, no ale od tego są między innymi warsztaty, żeby pomóc chociażby w zadaniach domowych, bo tak naprawdę po lekcji te zadanie domowe to jest coś, co powinno się najpierw samemu spróbować przepracować i przyjść przynajmniej z częścią tego zadania rozwiązanego na warsztaty, tak żebyśmy byli w stanie omówić to i popchnąć dalej temat, tak żeby to już było zaliczone na następną lekcję, tak? Nie zostawiamy was z tym samych. Generalnie dostępne są jeszcze dodatkowo konsultacje, natomiast konsultacje już są na życzenie, warsztaty są po prostu wpisane w całość kursu. Dzięki. I teraz pytanie Magdaleny. Jaki wiek jest najlepszy na przebranżowienie? Ewentualnie w jakim wieku najczęściej macie kursantów i na jakie zarobki można liczyć jako junior i na jakie później wraz z rozwojem? Powiem na podstawie naszych kursantów, tych, których przynajmniej ja miałem. Tam jest trochę więcej ludzi, którzy są rzeczywiście młodzi, między tam 20-30 rokiem życia. To się zdarza częściej. A prawdopodobnie też dlatego, że mają trochę więcej czasu na uczenie się nowych technologii. Ale normą są już ludzie, którzy mają dzieci, którym trzeba się zająć. Mamy też trochę kursantów i to takich kursantów z sukcesem, którzy są już po 50. I im też się udaje zakończyć ten kurs. Także tutaj tak naprawdę powiem w ten sposób. Najlepszy to jest ten czas, kiedy rzeczywiście będziecie mogli się poświęcić na to, żeby ten kurs odbyć. A czy orientujesz się w stawkach dla juniorów? Tak, będzie mi trudno, bo faktycznie nie pamiętam, kiedy ostatnim razem robiłem te badania. Mogę wypowiedzieć się na podstawie tego, co raz na jakiś czas do mnie trafia. Z tym, że ja jestem dosyć specyficznym przypadkiem, bo do mnie trafiają generalnie firmy zagraniczne, nie polskie, i te stawki dla juniora na start, takiego przynajmniej po którego do mnie się zgłaszają, żebym może przedstawił jakąś rekomendację, to jest coś pomiędzy 1,5 a 2,5 tysiąca euro miesięcznie. Okay, tak, ale to jest tylko i wyłącznie moje osobiste podejście, nie będę się wypowiadać za całość rynku. Jasne. No i mamy pytanie tutaj prawdopodobnie do mnie, od Wojtka. Jak wygląda pomoc w znalezieniu pracy po zakończeniu kursu? Nasz proces wygląda tak, że w momencie, kiedy otrzymujecie certyfikat, albo wcześniej, jeśli ktoś już jest gotowy i ma dodatkowy czas, kontaktujemy was z naszą Olą, która jest rekruterką i wspiera was w wejściu właśnie do rekrutacji. I z nią możecie i z Klaudią, naszą drugą rekruterką, poprawiacie CV, tworzycie czasem, a czasem ulepszacie profil na LinkedInie, tak żebyście mogli być gotowi do tego, żeby ruszać do rekrutacji. Dodatkowo, oczywiście z Robertem też rozmawiacie podczas bootcampu na temat tego, jak znaleźć pierwszą pracę jako junior, a jak już jesteście gotowi, łączymy was z naszymi partnerami, czyli firmami, które chcą zatrudniać osobę po naszych kursach. No i często się zdarza, że w ogóle łączymy was, zanim wy wyjdziecie na rynek pracy, właśnie z naszymi partnerami.
Jak mogę coś tutaj dodać, to generalnie jak przychodzicie do mnie przynajmniej na zajęcia, sprawa wygląda tak, że już na pierwszych zajęciach podpytuję was tak naprawdę, co chcecie osiągnąć po kursie. Bo to też nie jest takie wprost powiedziane, że wszyscy po tym kursie chcą zmienić pracę. Są ludzie, którzy chcą się przebranżowić. Są też ludzie, którzy chcą po prostu nauczyć się tego dla siebie albo na przykład zmieniają swoją pracę, ale wewnątrz firmy, w której w tym momencie pracują. I w zależności od tego, co mi powiecie na tych pierwszych zajęciach, co tak naprawdę chcecie wynieść z kursu, ja dostosowuję też swoje wymagania co do was, to jest pierwsza rzecz. I druga, dostosowuję też to, co możecie rzeczywiście zrobić jako projekt końcowy, zaliczeniowy. Tutaj takim przykładem może być na przykład to, że mam jedną osobę, która pracuje w firmie, która zarządza serwerami i ta osoba właśnie napisała projekt końcowy do zarządzania zdalnymi serwerami, gdzie w jednym panelu może to wszystko zrobić. Tak? To jest coś pisanego, co zazwyczaj nie przyda się w większości firm, natomiast w tym jednym wypadku to było bardzo potrzebne, tak, żeby rzeczywiście jak najlepiej pokazać się w swoim obecnym miejscu pracy i to rzeczywiście pomogło i to rzeczywiście się udało. Tak? Także skupiamy się na tym i już od samego początku celujemy w to, co chcecie osiągnąć, w jaką branżę dalej celujecie, bo to, że chcecie programować, to jest jeszcze trochę zbyt ogólnikowe, musimy wiedzieć trochę więcej. Ja wtedy zawsze będę wybierać też takie biblioteki, których macie użyć, żeby, jeśli szukacie pracy, żebyście mieli jak największy zasięg na rynku pracy. No i właśnie tą odpowiedzią dobiliśmy do końca dzisiejszego spotkania na tej naszej łodzi motorowej przez Morze Pythonowe i dlatego na koniec chciałabym, żebyście moi drodzy goście powiedzieli naszym uczestnikom coś takiego, co sprawi, że pomyślą, no dobra, spróbuję, dlaczego warto? Odpowiedź na pytanie, dlaczego warto? I zacznę może od Michała. Jeżeli chcecie coś zmienić w swoim życiu, to po prostu to zróbcie. To się nie ma co zastanawiać. Trzeba spróbować. Jeżeli myślicie o programowaniu, spróbujcie napisać w jakimkolwiek języku Hello World i idźcie dalej. Jeśli nie, to róbcie to, co robicie. Super, dzięki bardzo Michał. I Robert, dlaczego warto? Kurs gorąco polecam, jeszcze wtrącę, bo to dzięki temu udało mi się zdobyć pracę, w której jestem, także dziękuję również. Super. Dziękuję bardzo. Robert, jeszcze od ciebie słowo, dlaczego warto? No to przede wszystkim powiem w ten sposób, programistów jest potrzeba coraz więcej, to jest branża, która rośnie, nie kurczy się, mamy sporo branż, które są wypierane przez automatyzację, programistów nikt jeszcze przez długi, długi czas nie zastąpi, nie wiem czy kiedykolwiek, no także to też jest, jeśli szukacie bezpiecznej przystani, no to oprogramowanie to też może być dobre miejsce dla was na lata, jeśli chodzi o przynajmniej pracę programisty, to na pewno bardzo pomoże, a przy okazji jest też bardzo ciekawe. A ja was zapraszam do wejścia na naszą stronę. Podpisuję się jeszcze szybko pod tym i powiem, że również w mojej firmie jest bardzo dużo wakatów i ludzi poszukuje się naprawdę. Także warto, bo są miejsca. Super. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Michał, życzę ci dalszego powodzenia w rozwijaniu swojej kariery. Mam nadzieję, że będziesz ją kierował tak, jak tobie się będzie marzyło i zdobywał kolejne szczeble zaawansowania. Robert, dziękuję ci też za twoją wiedzę mentorską, że opowiedziałeś o bootcampie. Dzięki również. Dziękuję uczestnikom za to, że zadawali swoje pytania, niezwykle interesujące i niepowtarzalne. Zachęcam wszystkich do wejścia na stronę Future Colors, do pobrania różnych ciekawych rzeczy, zakresów, lekcji próbnych i do odpowiedzenia sobie na pytanie, czy programowanie w Pythonie jest dla mnie. Dziękuję i do zobaczenia, miejmy nadzieję, na kolejnym webinarze lub na samym bootcampie. Miłego wieczoru dla wszystkich. Cześć. Cześć. Cześć.